Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym dzisiaj zaprosić do takiego spotkania, w którym opowiem trochę więcej o tym dwulatku, bo dwulatek to jest taki pacjent, który wydaje się, że najczęściej trafia do nas do gabinetów, czy to w gabinetach, mam na myśli gabinety wrzesińskie, czy to gabinety w Krakowie, ale myślę, że wszystkie inne gabinety terapeutyczne. I faktycznie trochę jest tak, że w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać marzec, kwiecień, czyli taki czas, w którym coraz częściej rodzice wychodzą na plac zabaw, taki czas, w którym coraz częściej widzą inne dzieci i zaczynają się im przyglądać i dochodzić do wniosku, że jednak rozwój tego ich dziecka no, nieco odbiega od rozwoju pozostałych dzieci, które spotykają nie w gabinetach, tylko na placach zabaw. I faktycznie najczęściej to są te dwulatki, które przychodzą do nas i rodzic zgłasza się już z dzieckiem niemówiącym, ale okazuje się, że niemówienie to jest jego właściwie najmniejszy problem albo jeden z mniejszych problemów, bo to dziecko kompletnie się nie komunikuje albo komunikuje się w taki sposób bardzo, bardzo ograniczony. Czyli w sytuacji, kiedy przychodzi, nie wiem, potrzebuje czegoś, to ciągnie rodzica za rękę, bez takiego spojrzenia. Właściwie trudno jest uzyskać od dziecka, czy coś chce, czy czegoś nie chce. Ta mimika jest bardzo ograniczona, jest tak bardzo nerwowo w domu i w różnych miejscach. I często jest tak, że rodzic mówi, no jakby proszę do niego nie mówić nie, bo wtedy jest bardzo duża awantura. I jasne, że znowu jakby patrząc na tego klasycznego dwulatka, dwulatek to jest takie dziecko, któremu trudno jest znieść nie. Dwulatek to jest takie dziecko, któremu owszem, są takie momenty, kiedy są te takie oficjalne rzuty na podłogę i są awantury, i jest złość, i jest bardzo dużo różnych emocji, takich, które są trudne dla rodzica, ale też są trudne dla dziecka, bo za bardzo nie wie, co ma z tym zrobić, z tą swoją złością chociażby, ale myślę sobie, że i zawsze zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na natężenie tego, ile to trwa, jak długo utrzymuje się ta złość, jak dziecko bardzo nie może sobie poradzić z tą sytuacją taką emocjonalną. Więc przyglądając się tym dwulatkom, zawsze sobie oceniamy, czy pewne zachowanie jest i tak naprawdę, czy ono jest takie rozwojowe, ale też ile tego jest, jak często się powtarza. I myślę sobie i o tych takich, których oczekujemy, czyli inicjowanie kontaktu, nazywanie, używanie słów do tego, żeby coś nazwać, czy coś wskazać, czy coś dostać, ale myślę sobie też o tym natężeniu takich zachowań, które, tak jak mówię, jasne, że świadczą trochę o autonomii dziecka, o tym odkrywaniu własnego ja, o tym, że dziecko wie, że czegoś nie może, a jednak no, wywołuje u niego to złość i frustrację, co jest zupełnie naturalnym, ale znowu jeśli to, że dziecko nie otworzyło sobie pierwsze drzwi, tylko otworzył to rodzic i to jest powód do tego, że taki stan złości, płaczu i takich zachowań czasem nawet autoagresywnych utrzymuje się przez 3 godziny, no to to natężenie jest, powiedziałabym, bardzo, bardzo duże. I zawsze temu trzeba się przyjrzeć. I nie tylko przyjrzeć w tych aspektach takich diagnostycznych, że od razu będziemy szukać dziecku, nie wiem, jakiś diagnoz, ale raczej w tym znaczeniu, że w sumie proszę sobie zobaczyć, że 3 godziny takiej żywej złości, awantury, no, nazwijmy sobie tak, jak chcemy, takiego trudu dziecka w tym wszystkim, wypina go tak naprawdę zupełnie z życia. Czyli ja nie mówię, że dzieci dwuletnie się nie złoszczą, bo się złoszczą, każdy się złości. Wiadomym jest, że u dwulatka widzimy to w taki sposób bardzo, no taki bardzo łatwo obserwowalny i jasne, że jest tak, że w momencie, kiedy jest głodny, jest tego więcej, kiedy jest niewyspany, jest tego więcej i łatwiej tak trochę rozdrażnić nam to dziecko, ale tak jak mówię, jeśli powodem, jakikolwiek powód tego, że dziecko się złości sprawia, że nie wiem, to jest kwestia 3 godzin, 4 godzin płaczu i właściwie to już nie wiemy długo, o co chodzi i to się powtarza i powtarza, to zawsze mówię, żeby się też temu przyjrzeć, bo tak naprawdę teraz z jakiegoś powodu to dziecko nie może sobie poradzić z tą historią. No i szkoda też takiego 3 godzin jego życia na to, że zamiast mogłoby się bawić, mogłoby być, nie wiem, uczyć się czegoś tak przy okazji, przez zabawę, no to tak naprawdę nie ma takiej przestrzeni.
Dwulatek, którego widzimy w gabinecie, to takie dziecko, które powinno zareagować nam na imię. I będę powtarzać z uporem maniaka na wszystkich filmikach, że zareagować na imię, czyli wołam go Franek i Franek ma się odwrócić. Jasne, że jeśli na 10 razy nie odwróci się raz, to wszystko jest prawdopodobnie ok i nikt tam się tego jednego razu nie uczepi, ale jeśli to jest 50% strzałów tak naprawdę w reakcji na imię, no to już jest taka rzecz, która gdzieś tam powinna nas zaniepokoić, bo być może to dziecko zwyczajnie nie słyszy na przykład. Czy dziecko reaguje na zakaz mi nie wolno? To jest też taka rzecz, o którą pytamy zawsze rodziców i ten dwulatek powinien zareagować. Co znaczy powinien zareagować? To znaczy, że nie zawsze musi zrobić to, jak my chcemy, czyli nie zawsze musi być tak, że on, jak powiemy, nie wolno, to on się zatrzyma i jakby posłucha nas, ale reakcja to jest zatrzymanie ciała. Często. To jest spojrzenie na rodzica, czy aby na pewno. To jest spojrzenie na jednego rodzica, który potwierdzi, no nie, nie wolno, czyli nie wolno na przykład paluchów wkładać do gniazdka, ale ten dwulatek zaraz spojrzy na drugiego rodzica, czy aby na pewno on też to podtrzymuje. Czyli to też będzie reakcja. Czyli nie pytamy i nie jest to jakieś super, no jest to ważne, ale najważniejsze jest to, czy dziecko w ogóle reaguje. Czy masz taką wiedzę, czy takie przeświadczenie, że jeśli powiesz, że nie wolno, to ta informacja do niego dotarła. Co ten dwulatek z tą informacją zrobi, to jest jakby wtórne, ale pierwsze pytanie jest takie, czy ta informacja dotarła. Mówimy też o dwulatku, który tak naprawdę no, dobrze było, żeby zaczął samodzielnie zjadać część posiłku. Co to oznacza? To znaczy, że dwulatkowi dajemy łyżkę do zupy, to oznacza, że dwulatkowi dajemy też widelec do mięcha. To też oznacza, że dziecko może sobie wziąć ręką to mięcho i też zacząć jeść i też to jest ok. Chodzi o to, że on jest zainteresowany tym jedzeniem. Zaczyna mieć też taką świadomość tego, że chce jeść, że jest głodny. To też ten komunikat am, że jest ten moment, no chce coś zjeść, tak? Żebyśmy też nie dochodzili do takiego etapu absurdu, kiedy dzieci są karmione co 3 godziny jakby tak w planie i ono nie zdąży nawet zgłodnieć, nie zdąży poczuć głodu. To tak mówię przy okazji. Czy dziecko wskazuje przedmioty oraz czynności na obrazkach? Czyli czy ten dwulatek to jest takie dziecko, które jeśli pokażecie mu na obrazku psa to zapytacie, gdzie jest pies, to on wam pokaże. Jeśli zapytacie, gdzie pani pije, albo kto tu, nie wiem, śpi, a tam kto je, to on też jest w stanie wam to wskazać. Dwulatek to jest taki człowiek, który rozpoznaje siebie w lustrze. I to jest bardzo ważna umiejętność, bo to też jest takie budowanie swojej tożsamości, odkrywanie swojego ja jako jeden z elementów. Więc dziecko widzi się w lustrze i wie, że to jest ono. Reaguje też często żywo, uśmiecha się do tego lustra. Dwulatek to też jest taki człowiek, który niechętnie dzieli się zabawkami. Czyli ma takie, oprócz tego ja, które buduje sobie ja, jest jeszcze, zaraz obok tego zawsze jest moje. I to jest też taka ważna umiejętność, kiedy potrafię zadbać o swoje zabawki w takim znaczeniu, że mam mocne połączenie, że to jest moje i to należy do mnie, to do mnie przynależy. Więc to jest zupełnie naturalne, że dzieci dwuletnie nie chcą się dzielić zabawkami i tu nie ma się co tym przejmować. Oczekujemy od takiego dziecka, które ma 24 miesiące, ponad 24 miesiące, troszkę więcej, że używa ponad 200 słów, gdzie słowo to też hał, miał, to, tu, tam. I już kiedyś mówiłam na nagraniu, że to wcale nie musi być tak, że jest to 200, bo jeśli będzie 180, ale bardzo różnorodnych i to będzie dziecko, które fajnie naśladuje, które ma fajne umiejętności związane z uwagą, współpracujące, rozumie naprzemienność, no to właściwie też nie jest tak, że jest wsadzone w terapię, tylko dajemy zalecenia i patrzymy za miesiąc, co się wydarzy. Buduje proste zdania, mama am, tata to, mama, nie wiem, pycha, ale też może to być słowo i gest, czyli tata i gest papa, że pojechał.
wie, ile to jeden. I tu możecie swoje dwulatki posprawdzać, czyli jeśli dacie im na przykład trzy klocki świecące powiecie, możesz wejść, ale tylko jeden, to dziecko już wie, że jeden. Ile to jest jeden, czyli tworzy się to pojęcie liczby i może być tak, że ono wie, ile to jeden, ale nie wie, ile to dwa i to jest ok. Czyli jeśli powiesz mu, weź jeden, ale tylko jeden, to weźmie jeden, ale jeśli byś mu powiedziała, weź dwa, to on może wziąć dwa, pięć, dziesięć, to jest ok. Jakby tym się, to jest zupełna norma. Rozumie proste polecenia, mały, duży, mokry, suchy, czysty, brudny. I taka wskazówka od razu, że te pojęcia tworzą się, czy jakby budują się na bazie różnych doświadczeń dziecka, ale pamiętajcie, że to nie jest kwestia tego, że pokazujecie mu na obrazku mokre ubranie i mówicie, o mokry, czy tam nie wiem, dużą piłkę i małą piłkę, bo tego dziecko powinno doświadczyć. I zawsze mówię, że takim najlepszym, taką najlepszą przestrzenią do doświadczania to jest, moi drodzy, kuchnia. Kiedy bierzecie tego dwulatka do kuchni, otwieracie mu zmywarę i tam w tej zmywarce jest mały, duży, czyli mała łyżka, duża łyżka, brudna, czysta, mokra, sucha, ciepła, zimna. Ono ma szansę poczuć. A skoro poczuje i doświadczy tego, to tak będziecie też budować to rozumienie. Często są pytania o rozumienie, jak budować rozumienie mowy. Język bierze się z doświadczenia między innymi, albo przede wszystkim. Czyli będzie tak, że pewne dzieci mogą się nauczyć pewnego pojęcia, na przykład, nie wiem, mokry i dopiero jak dotkną sobie mokry, to im się to zepnie, że to jest mokry z mokrym. Ja już tak trochę to odcinam od rzeczywistości, no bo nie ma takich dzieci chyba, które mają 2 lata i nigdy nie dotknęły czegoś mokrego, mam nadzieję. Natomiast będzie tak, że jak budujemy ten system językowy u dziecka w spektrum szczególnie, no to jest taka duża potrzeba, żeby dziecko doświadczało tego, czyli żeby tego nie osadzać tylko i wyłącznie na poziomie obrazu, ale przede wszystkim na doświadczeniu, czyli bierzcie dzieci do zmywarki, bierzcie dzieci do kuchni, bo zobaczcie, jak dacie dziecku szmatę, to ona jest mokra, ona jest czysta, ona jest sucha, może być tak, że wy sprzątacie na mokro, ona wyciera na sucho, wysoko, nisko, tam naprawdę jest bardzo dużo takiej przestrzeni, gdzie to rozumienie języka bardzo fajnie idzie, a do tego jest dużo działania. Dziecko jest w pewnym ruchu, a to ułatwia mu też skupienie uwagi dość często. Jeśli patrzy na ilustracje, gdzie są jasne i wyraźne emocje, czyli ktoś tam płacze, ktoś się śmieje, to potrafi wskazać, czyli dwulatek, którego zapytacie, gdzie pani się śmieje, to on też jest w stanie to pokazać. Gdzie płacze, też jest w stanie to pokazać. Potrafi pokazać na palcach, ile ma lat i jeśli ktoś to ogląda i jego dziecko nie potrafi, a wszystkie inne umiejętności ma, no to zacznijcie uczyć, bo to też jest taka fajna umiejętność, kiedy dziecko zaczyna sobie pokazać, że ma 2 lata i no to jest takie trochę raz, że pojęcie liczby tam się trochę będzie tworzyć, 2, że reagowanie na zapytanie, 3, że wiecie, wcale nie jest łatwo pokazać 2 palce, bo wiecznie jest tak, że dzieci sobie 3 przytrzymują i łapią, żeby te 2 palce się nam im pokazały. Chcemy też, żeby ten dwulatek współpracował w czasie ubierania się. I proszę Was, zwracajcie na to uwagę. Oczywiście, że może być tak, że jak wychodzicie gdzieś, gdzie on nie chce, no to nie będzie z Wami współpracował. Ale jeśli ubieracie się szybciutko, bo idziecie do babci, pilnujcie, żeby dał Wam jedną nogę, drugą rękę, bo to też jest taka świadomość własnego ciała, planowanie tego ruchu, żeby no za rok pójdzie do przedszkola część z tych dzieci, to żeby one też miały takie uczucie, wiecie, no dam radę, potrafię to ubrać, potrafię to zapiąć za rok, bo trochę to jest tak, że my budujemy taką sztuczną wiarę w siebie na takim poziomie, powiedziałabym, absurdalnym, czyli o, jak pięknie tańczysz, no super, no jakby okej, część dzieci pięknie tańczy, ale reszta dzieci po prostu tańczy, o, jak pięknie namalowałeś, i jasne, że część tych dzieci pięknie coś tam namaluje w tym wieku, tak wiecie, ponad poziom, ale reszta po prostu maluje jak te dzieci, czyli najczęściej głowonogi, natomiast i tu dodajemy jakieś takiej wiary w
siebie, a w tych czynnościach samoobsługowych kompletnie to często pomijamy. A to tak naprawdę buduje też wiarę w siebie i w takie myślenie, kurczę, dam radę, tak? Jakby sam zabrałem, ubrałem buta, sam sobie ułożyłem kurtkę, założyłem kurtkę, zapiąłem. To są takie rzeczy, które są, powiedziałabym, częściej eksponowane i często dziecko ma szansę to robić przynajmniej raz dziennie, czy dwa razy dziennie, a pozostałe rzeczy, tak jasne, wspierajcie, ale nie zapominajcie tego, co jest podstawą u tych małych dzieci. Wie też, że robi coś, czego nie wolno, czyli doskonale wie, że jakby przekracza granice i trochę, i bardzo często jest tak, że zerka na rodzica z taką myślą, znaczy takim spojrzeniem, czy on to widzi i co teraz się stanie, nie? Trochę tak jakby próbuje przekombinować, no co się wydarzy, nie? Ale doskonale wie, że robi coś, co jest jakby, czego nie wolno, czyli na przykład rzuca jedzenie ze stołu, nie? Jakby zrzuca i patrzy, co rodzic na to. Zaczyna odgrywać rolę, czyli udaje, że jest lekarzem. To jest też taka fajna przestrzeń, żeby na przykład przygotowywać dzieci do wyjścia do lekarza, do dentysty, na szczepienie, czy nie wiem, czy jeśli bierzecie dzieci, no ja często byłam w takiej sytuacji, że musiałam zabrać dzieci do urzędu skarbowego i do ZUS-u. Oczywiście, że tego nie ćwiczyłam z nimi wcześniej, jakoś tam super, że to jest pani z urzędu, ale potem żeśmy to sobie różne rzeczy opowiadali, robili z tego zabawę. Ale faktycznie jakby do lekarza to jest taka szansa, że kiedy wy sobie wchodzicie w rolę i zamieniacie się tymi rolami, to dziecko jest łatwiej to oswoić i chętniej w to wchodzi. Naśladuje ruchy dorosłego, mimikę, jeśli jest zachęcone odpowiednio. Zaczyna używać po drugim roku życia, dziecko po drugich urodzinach, dziecko zaczyna używać słów ja i moje. I to jest ważne, bo to jest budowanie siebie, odkrywanie swojej tożsamości powoli. To jest jakby takie też, że ja jestem różny od mamy, że jestem jakby osobny w tej całej historii. I to będą rzeczy, które też w przypadku spektrum wcale nie idą łatwo. I dla mnie język to jest budowanie i odkrywanie własnego ja i po to między innymi uczę języka. Oczywiście, że też po to, żeby sobie załatwić najpotrzebniejsze potrzeby, to zabrzmiało, ale rozumieją Państwo. Natomiast no, język przede wszystkim jest po to, żeby odkryć, kim ja jestem, co ja lubię, czego nie lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba. A to w przypadku spektrum wcale nie jest takie oczywiste. Bo najczęściej jest tak, że dziecko wie wszystko, czyli albo bardzo dużo, kim jeździ, czym jeździ sąsiad, co lubi sąsiadka, gdzie mieszka, nie wiem, co lubi pies i tysiące innych rzeczy, ale kompletnie jakby nie wie co, nic o sobie, albo przynajmniej sobie tego nie uświadamia. Dziecko małe, takie dwuletnie, to też jest takie dziecko, które pije z otwartego kubka i do tego Was bardzo zachęcam, żeby zejść już ze wszystkich butelek. Oczywiście, że to jest tak, że w sytuacjach jakichś patowych, kryzysowych, no to ktoś tam się jeszcze tą butelką podpiera, ale jeśli idziecie, nie wiem, na spacer, jeśli jest taka przestrzeń, dajcie dzieciom kubki otwarte, tak żeby i mięśnie okrężne popracowały, i żeby warg, i żeby ten język trochę popracował. Tam jest bardzo dużo, bo jak otworzycie sobie kubeczek, dacie otwarty kubek, dziecko musi domknąć usta, żeby no, zamknąć ten dopływ wpływu, żeby połknąć, no to jest ćwiczenie samo w sobie, które jest niezbędne tak naprawdę do prawidłowej realizacji pa, ba, ma, czyli tych głosek dwuwargowych, no i też tej zamkniętej naszej buzi. Nie lubi za długo bawić się samotnie, zaprasza inne zabawy, osoby do zabawy, ale to jest też takie ważne diagnostycznie, czyli po co ta osoba jest mu potrzebna. Bo czasami w spektrum jest tak, że dziecko potrzebuje tego dorosłego, ale to jest taki dorosły, który, taki dorosły załatwiacz, czyli właściwie dorosły, który otwiera mu zabawkę, dokłada jak czegoś nie potrafi, czyli robi takie rzeczy, które dziecko nie potrafi, ale nie ma tego momentu takiego dzielenia się uwagą, spoglądania. Nie ma tego momentu, kiedy dziecko, jak rodzic już otworzy tą zabawkę, pokazuje rysowi, ty zobacz, jakie to jest fajne. Nie ma takiej opcji, żeby rodzic sam tam wszedł w zabawę, czyli
nie wiem, będąc koniem, prowadził całe fabuły, tylko ten koń musi stać i tak jak dziecko każe, rodzic ma mu tego konia trzymać chociażby. Więc to też znowu się będzie rozbijać o jakość tej historii. No i bawi się różnymi zabawkami, z tym, że znowu warto podkreślić, że no, wiertarka, którą używają dorośli, nie jest zabawką dla dziecka, że jasne, że na poziomie 12, 14, 18 miesięcznych dzieci często jest tak, że najbardziej atrakcyjne z tego prezentu jest pudełko i sznurek i też się tego nie czepiamy w żaden sposób, bo to pudełko daje też wielość różnej zabawy i możliwości, można się w nim ukryć i zrobić okienko i zrobić domek, no pochować tam wiele rzeczy, ale tak naprawdę znowu trzeba sobie popatrzeć na to w taki sposób, że mamy takie dzieci, które mają 2 lata i chodzą przez 3 tygodnie z pudełkiem po pizzy, nie? I to też gdzieś tam no, do normy nie należy. Myślę, że o tym 2-latku tyle. Przyjrzyjcie się swoim 2-latkom. Mówię też do specjalistów, którzy konsultują małe dzieci, terapeutów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, psychologów. Bardzo często jest tak, że ten rodzic z 2-latkiem już się gdzieś odbija od ściany do ściany i informacje ma zwrotne, poczekajmy. Teraz też miałam taki telefon, gdzie rodzic mówi, że właściwie był u logopedy, dziecko mówi tam, nie wiem, 30 słów, ma 2,5 roku i mają czekać. No nie ma już co czekać, jakby tu nie ma co czekać, dlatego że rozwój językowy będzie nam napędzał rozwój poznawczy. A brak tego rozwoju językowego będzie hamował to dziecko w rozwoju i to też trzeba mieć na uwadze. Wszystkiego dobrego, no i do następnego filmiku.